Zapraszamy mieszkańców na dzień bez samochodu, żeby faktycznie tego dnia spróbowali przesiąść się na komunikację publiczną, ale też może na rower, hulajnogi. Każda forma zrównoważonej mobilności pozwala nam troszkę zmienić te nasze nawyki transportowe, a przy okazji też wesprzeć środowisko i też trochę swoje zdrowie. Też komunikacja publiczna daje nam taką możliwość chwilowego wytchnienia, być może poświęcenia się lekturze. Także 22 września, w najbliższy piątek, przejazdy komunikacją miejską będą darmowe dla wszystkich. Natomiast tutaj jest jeszcze dodatkowa możliwość zdobycia voucheru na takie przejazdy darmowe przez jeszcze kolejny tydzień i pierwsze 100 osób, które w wyznaczonych 4 miejscach pojawią się z dowodem rejestracyjnym, taki voucher otrzyma. Te 4 miejsca wyznaczone to przystanki przy katedrze, tutaj przy zielonej bimbie, przystanek przy ulicy Jagieły, przy murach miejskich, ten, który prowadzi potem w stronę Białego Kościoła. Kolejny przystanek to przy ulicy Sikorskiego, tutaj przy tak zwanej bułce z pieczarkami, oraz 4 miejsce to przystanek AWF przy Askanie. O poranku będziemy częstować pasażerów kawą, herbatą oraz słodkością. Te punkty będą działały rano od godziny 7 do wyczerpania zapasów, tak powiedzmy, a później jeszcze pojawią się po raz kolejny od godziny 13. To jest taka inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu promowanie właśnie różnych zrównoważonych form mobilności, czyli właśnie zachęcamy tutaj, żeby małymi krokami spróbować przesiąść się z samochodu na inne formy transportu.